Cześć kochani. Dzisiejszy film jest poświęcony witaminie C. Wybrałam tę tematykę z dwóch powodów. Po pierwsze, ponieważ wiele z Was szuka takiego produktu dla swojej skóry i nie jesteście pewni, która forma będzie odpowiednia. Po drugie, dlatego że witamina C jest produktem całorocznym, więc śmiało możecie ją aplikować teraz w okresie wiosenno-letnim. Postaram się Wam odpowiedzieć na kilka pytań. Po pierwsze, jakie działanie ma witamina C? Po drugie, w jaki sposób ją aplikować, jak często oraz jakich odczuć możecie się spodziewać po aplikacji? I po trzecie, jakie są formy witaminy C? Jaka forma jest odpowiednia dla jakiego typu skóry? Mam nadzieję, że odpowiedź na te pytania ułatwi Wam wybrać produkt dostosowany do Waszej skóry. Więc zaczynajmy! Zacznę od tego, że witamina C ma działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne, ale dodatkowo stymuluje komórki naszej skóry do produkcji kolagenu i elastyny. Te komórki nazywają się fibroblasty. Dodatkowo witamina C uszczelnia naczynia krwionośne. Jednak teraz stop. Takiego działania, o którym teraz powiedziałam, bardziej spodziewałabym się przy spożyciu witaminy C wraz z pożywieniem. I tutaj właśnie chciałam Wam zwrócić uwagę na takie holistyczne podejście do Waszego zdrowia, czyli nie tylko ważne jest to, co aplikujecie na skórę, czyli tą witaminę C zewnętrznie stosowaną, ale także to, co jecie. Chciałabym, żebyście dbały o to, żeby właśnie Wasza dieta była bogata w antyoksydanty. I wszystkim się tak kojarzy, że najwięcej witaminy C znajduje się w cytrusach, w cytrynie czy pomarańczach, a paradoksalnie dużo większe ilości witaminy C znajdują się w papryce, w pietruszce czy w czarnej porzeczce. Jeżeli chodzi o takie bardziej kosmetyczne działanie witaminy C, to tutaj dalej pozostaje antyoksydacja, dalej pozostaje działanie przeciwzapalne, ale także takie niwelowanie drobnych przebarwień, poprawa kolorytu skóry, takie delikatne rozświetlenie, nadanie skórze blasku, dlatego osoby z taką ziemistą skórą, czy jakimiś drobnymi przebarwieniami będą chętnie sięgać po tego typu produkty. Jeżeli miałabym podzielić witaminę C ze względu na formę, to podzieliłabym ją na takie dwie kategorie. Po pierwsze, czysta forma witaminy C, czyli kwas askorbinowy, a po drugie, pochodne witaminy C. I tutaj w tych pochodnych jest tak naprawdę bardzo wiele związków, m.in. glukozyta askorbylu, tetroizopalmitynian askorbylu albo etylowany kwas askorbinowy. Czysta forma witaminy C, czyli kwas askorbinowy, ma postać białego proszku. Jest rozpuszczalna w wodzie i stabilna w kwaśnym pH. Jeżeli macie taką szarą, ziemistą skórę, jeżeli na waszej skórze występują jakieś drobne przebarwienia, to tak z doświadczenia jakby pracy tutaj nawet w Costibelli wiem, że jakby te produkty z czystą witaminą C działają szybciej, łatwiej i szybciej można zaobserwować efekty działania takiego produktu. Po aplikacji produktu z witaminą C czystą, czyli po kwasie askorbinowym, możecie odczuwać takie mrowienie, zaczerwienienie skóry. One może wystąpić, ale wcale nie musi. To wszystko zależy od typu waszej skóry. Ale ze względu na te działania, takie bym powiedziała skutki uboczne, czyli to podrażnienie, niekoniecznie polecałabym taką formę witaminy C dla osób ze skórą naczyniową czy wrażliwą, ponieważ przy takich skórach raczej unikamy po prostu takiego działania drażniącego. W takim wypadku lepiej zdecydować się na pochodne witaminy C. Jeżeli chodzi o pochodne witaminy C, to są one bardziej stabilne pod względem światła, pod względem powietrza. Dzięki temu takie produkty mają dłuższą datę przydatności, 6 miesięcy po otwarciu, a witamina C czysta zazwyczaj około 3 miesięcy. Kolejną rzeczą, to chciałabym Wam jeszcze powiedzieć w kontekście kwasu askorbinowego, jest zabarwienie samego produktu. Jeżeli będziecie go stosować, to po jakimś czasie, około 3-2 miesiącach, możecie zaobserwować, że ten produkt staje się coraz bardziej żółty, potem nawet coraz bardziej brunatny. Jeżeli on już zacznie zmieniać kolor, czyli zacznie się robić coraz bardziej żółty, to już jest znak, że powinniście z niego zrezygnować, bo to znaczy, że witamina C powoli zaczyna się utleniać i traci swoją skuteczność, a wręcz nawet zaczyna działać odwrotnie. Dlatego najlepiej jest, żebyście kupiły serum z witaminą C i stosowały je bardzo regularnie, bo w ten sposób nie dojdziecie do tego momentu żółcenia tego produktu, więc zużyjecie go zanim te reakcje nastąpią. Wśród marek, które oferują w sklepie internetowym Cosibella, znajdziecie produkty zarówno z pochodnymi witaminy C, jak i z formą czystą. Jeżeli chodzi o pochodne, to z polskich marek mamy tutaj produkty zarówno polskie, takie jak Creamy Basic Lab, czy produkty marek zagranicznych, takich jak Niot, Aflorens czy The Ordinary. Natomiast z czystą formą witaminy C wśród polskich marek znajdziecie Liquid C oraz Basic Lab. Wśród zagranicznych marek to przede wszystkim Timeless, Paula's Choice oraz The Ordinary, które już dobrze znacie. Teraz przejdziemy do częstotliwości stosowania. Uważam, że dobrze na początek stosować witaminę C 2-3 razy w tygodniu,
po to, aby sprawdzić, czy Wasza skóra nie zareaguje chociażby alergią, bo alergia zawsze może się pojawić na składnik kosmetyku. Dlatego proponuję, przez pierwsze 2 tygodnie aplikujcie tą witaminę C 2-3 razy w tygodniu, obserwujcie skórę, czy reaguje podrażnieniem, czy nie. Jeżeli nie będzie reagowała podrażnieniem, to uważam, że śmiało możecie zwiększać częstotliwość stosowania i nawet możecie stosować ją codziennie. Teraz chciałabym Wam powiedzieć, z czym nie powinniście łączyć tych produktów z witaminą C. I tutaj chodzi w głównej mierze o Wasze bezpieczeństwo, czyli mam tutaj na myśli kwasy, retinol, tak? Czy można, czy nie można łączyć tych produktów z witaminą C? No, problem tkwi w tym, że na przykład w przypadku moim, moja skóra jest taka mieszana. Jak ja bym sobie stosowała nawet codziennie witaminę C i raz w tygodniu aplikowała produkt kwasowy, na przykład kwas migdałowy z The Ordinary, to wszystko byłoby w porządku, ponieważ ja znam swoją skórę, wiem jak ona reaguje, nie zareagowałaby podrażnieniem, ale nie wiem, w jaką skórę macie Wy. Dlatego ze względów bezpieczeństwa raczej nie radzimy stosować tych produktów razem. Wolimy to ewentualnie indywidualnie dostosowywać. Ponieważ no, w wypadku, kiedy Wasza skóra jest jednak bardziej naczyniowa, jakaś bardziej wrażliwa i będziecie od razu stosować i kwasy, i witaminę C, i retinol, może wystąpić bardzo silne podrażnienie. Z tego względu lepiej na początek wprowadzać jeden związek, a jeżeli będziecie miały wątpliwości, czy możecie te produkty kwasowe, retinol połączyć z witaminą C, to napiszcie po prostu do nas bezpośrednio na maila kosmetolog@kosibella.pl, to wtedy my Wam tutaj dobierzemy to indywidualnie, czy w Waszym przypadku jest to możliwe, czy niekoniecznie. Jeżeli chodzi jeszcze o niełączenie, to często możecie przeczytać, zobaczyć, że witaminy C w formie kwasu skorbinowego i w formie etylowanej nie powinno łączyć się z niacynamidem i z serami peptydowymi. Ale tutaj w bardzo łatwy sposób można jakby to podzielić, bo to chodzi o niestosowanie produktów bezpośrednio po sobie. Ale możecie natomiast stosować serum czy krem z witaminą C wieczorem, a serum peptydowe bądź serum z niacynamidem rano. Tak samo może być stosowane zamiennie wieczorem, czyli na przykład jednego wieczoru serum peptydowe, drugiego wieczoru serum z witaminą C. I w takiej konfiguracji jak najbardziej te produkty mogą być stosowane. Na co zwrócić uwagę podczas zakupu produktu z witaminą C? Po pierwsze, na opakowanie. I tutaj chodzi o to, żeby produkt był zamknięty w ciemnej buteleczce, ponieważ taka ciemna buteleczka ogranicza dostęp światła do produktu, więc jakby ten produkt dłużej ma swoją trwałość i nie ulega tak szybko utlenieniu. Po drugie, skład. I tutaj mam na myśli, żebyście zwróciły uwagę, gdzie ta witamina C znajduje się w składzie, czyli na którym miejscu w składzie. Ja Wam w opisie pozostawię nazwy INCI, żebyście mogli sobie sprawdzić to z własnym produktem, który posiadacie w domu, bądź który chcecie kupić. No i tutaj pod kątem tego Wam o tym mówię, że producenci, jeżeli tej witaminy C jest dość dużo w produkcie, to informują o tym, piszą, że tej witaminy C jest 8, 10, 15%, bo jest się czym chwalić. Ale w przypadku produktów, gdzie po prostu jest z witaminą C, czasem tej witaminy C jest na tyle mało, że jakby ona się znajduje gdzieś na końcu składu i wtedy jakby trudniej oczekiwać takiego super efektu i super wow działania, jeżeli tej witaminy C jest dużo mniej. Jeszcze tutaj Wam zaznaczę to, żebyście brały pod uwagę, że różne formy witaminy C są jakby skuteczne w różnych stężeniach i to, że kwas askorbinowy potrzebuje na przykład 10% czy tam 8% minimum, żeby fajnie działał, to na przykład już tetroizopalmitynia na skorbelu już w dużo niższym stężeniu działa tak skutecznie. Bierzcie to pod uwagę, tak, że różne formy, różna skuteczność przy różnym stężeniu. Jako już ten ostatni element, który chciałam poruszyć, może nie w kontekście zakupowym, ale bardziej profilaktycznym, to stosowanie kremu z filtrem. I tutaj chodzi mi o to, że krem z filtrem zapobiega tworzeniu się kolejnych przebarwień, zapobiega utrwalaniu się tych, które już istnieją oraz jest taki, działa profilaktycznie wobec procesu starzenia, więc to jest bardzo istotne, abyście mieli go w pielęgnacji, nie tylko jeżeli stosujecie produkt z witaminą C, ale tak ogólnie. Jeżeli pojawią się jakieś pytania odnośnie tego tematu witaminy C, to zadajcie je proszę w komentarzach poniżej, ja z chęcią na nie odpowiem. A jeżeli takie treści Wam się podobają, to dajcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Powiem o tych formach i wydaje mi się, dobra, jak o tym powiem, to Wam powiem, co miałam do powiedzenia.